Całą serce tutaj jestem. To jest historia oparta na faktach o młodej dziewczynie, która jest wiele warta. Ciągle hałasy, chlanie i awantury, a jej nowy chłopak patrzał na to z góry. Nie był wcale lepszy, bo pizgał klono ze pany. Przychodził do niej w nocy i był rozjebany. Ona była dobra, nie dawała już rady. Wzięła do ręki nóż, który zadawał rany. Młoda dziewczyna pocięła sobie żyły, zalała się krwią i to z czyjej kurwa winy? Wzięła garść tabletek, żeby ją nie bolało, jednak coś tam na górze ciągle nad nią czuwało. To wszystko przez ciebie i przez moją rodzinę, najchętniej bym się rzuciła przez was na linę. Dziewczyna w szpitalu nie dawali jej szansy, ale przy niej był ktoś, kto o nią kurwa walczył. Aniele, proszę, daj jej drugie życie, nie rób mi tego, ja oddałbym życie za kogoś takiego. Anioł mnie wysłuchał, dał jej drugą szansę. Pobudka w skarbie, miałaś reanimację. Całym sercem tutaj jestem. Po kilku latach wszystko się zmieniło. Poznali się na nowo, jakby nic nie było. On jej się oświadczył, ona mu wybaczyła już do końca życia. Tylko przy nim była. Potem go zamknęli, wyszedł prawie po 2 latach. Ona na niego czekała, kochała go jak brata. Kiedy do niej wrócił, zastał ją w krytycznym stanie. Szybka karetka i długie oczekiwanie. Ona rano wyszła, wszystko było okej. Kochali się długo, jakby to był zły sen. Ciągle jej powtarzał, tylko tobie mała. Oddaję całe serce, chcę, żebyś to wiedziała. Całym sercem tutaj jestem.